Z jednej strony jest jakieś cierpienie, od którego chcemy no, się odciąć, czy żyć po prostu szczęśliwie, a z drugiej strony to też się boimy o naszą przyszłość, o to, co będzie po śmierci, nie? Dlatego no, te osoby, które są bardziej skoncentrowane na tym, żeby się tam dostać do tego świata, że się tak wyrażę, to gdybanie na te tematy nic nam nie pomoże, prawda? Co naukowcy odkryli, wymyślili, co nam się wydaje, co powiedział ten czy inny nauczyciel. My sobie możemy gadać, nie? Ale to absolutnie jak gdyby nie ta droga. Nie ta droga. No bo kto jest ciekawy? Kto jest ciekawy? Co jest ciekawe? Właśnie w pewnym momencie orientujemy się, że tym, co przeszkadza nam w widzeniu jasnym, jest właśnie to, co jest ciekawe. Nie? Kiedy znika to, co zadaje wciąż pytania i jest niezadowolone z tego, co jest, nagle okazuje się, że pojawia się taki, bym powiedział, no nawet nie wiem, jak to nazwać. No bo to jest spokój, radość, ale z doświadczania, ale tam nie ma nikogo, kto wie o tym, prawda? Ale problemem właśnie umysłu jest to, że pojawiają się takie małe ocknięcia z tego powodu, że po prostu ta osoba odpuściła. Ale w momencie, kiedy ona zaczyna gromadzić te ocknięcia i jest uradowana, że w medytacji jej się coś pokazało. Zaczyna jak gdyby, wiesz, przerywa wtedy medytację, jak gdyby przerywa ten stan bezmyślenia, pokazuje się umysł z jakimś tam ocknięciem, z jakimś takim pomysłem, z jakimś ocknięciem, z jakimś wglądem, nie? I wtedy umysł jest zainteresowany swoją rewelacyjnością, swoją fantastycznością, posuwaniem się do przodu, osiąganiem sukcesów, uradowany jest pięknym wglądem, oczarowany jest tym, co odkrył. No, z tego, co mówiłeś, to oświecenie to miałoby być dla kogoś, nie? Otóż mamy dwa. To już nie może być jedność, nie?